przełomowym wydarzeniem na skalę ogólnopolską było spotkanie w telewizji Miodowicza i Wałęsy, gdzie Wałęsa po prostu, no Miodowicz palił się z tego, co wiemy dzisiaj, palił się do tego spotkania, no i Lech Wałęsa właściwie rozniósł Miodowicza w tym spotkaniu i to myślę, że to był taki no ważny moment, który pokazał, że właściwie na każdym froncie władza przegrywa, a chyba tu liczono na to, że się Wałęsa skompromituje, a skompromitował się tak naprawdę Miodowicz. Okazał się drętwym aparatczykiem, a Wałęsa, no nie jestem miłośnikiem, nigdy nie byłem wielkim miłośnikiem prezydenta Wałęsy, ale tamto spotkanie no, wygrał po prostu bezapelacyjnie. Ten nadchodzący rok był bardzo bogaty w wydarzenia, których najważniejszymi były strajki jastrzębskie. I po tych strajkach odbył się drugi zjazd, bo ten pierwszy włączył w 1988 roku w lutym, to był zjazd działaczy i ten następny też był w dużej mierze zjazdem działaczy, ale również poszerzony o uczestników, przede wszystkim poszerzony o uczestników strajków jastrzębskich, strajku w Piekarach Śląskich, w kopalni Andaluzja. I ten drugi zjazd w Ustroniu Polanie, odbywający się na plebanii, po prostu wyłonił nowy zarząd regionu, wtedy to się nazywała Regionalna Komisja Wykonawcza, z Alojzym Pietrzykiem na czele. I to był taki kolejny punkt. Jeszcze nie było mowy o legalnej działalności Solidarności w takim sensie formalnym, natomiast tak naprawdę już Solidarność działała pełną parą, nie tylko wyłaniały się struktury nie tylko w kopalniach, wyłaniały się struktury w Hucie Katowice, w koksowni, która była w tym czasie oddawana do użytku, żeby tylko wymienić te najważniejsze miejsca. No i to był ten kolejny krok milowy w procesie odzyskiwania wolności. Zjazd w Ustroniu Polanie odbył się w lutym 1989 roku. Dokładnie tam bez paru dni upłynął rok od tego zjazdu w Łączy pod Gliwicami.